Tkanka przewodząca. Według słownika języka polskiego przewodzić w komórkach roślinnych oznacza rozprowadzać pożywienie. Zatem tkanka przewodząca odpowiada za transport substancji. Transportuje ona wodę i sole mineralne od korzenia do liści oraz asymilaty, czyli produkty fotosyntezy od liści po roślinie i także do organów spichrzowych. Tkanka przewodząca to tkanka niejednorodna. Tkanka niejednorodna jest to taki rodzaj tkanki roślinnej, która jest złożona z komórek różnego typu o odmiennej budowie, ale powiązanych ze sobą wspólną funkcją. Podczas gdy typowa definicja tkanki mówi o tym, że jest to zespół komórek mających podobną budowę, pełniących określone funkcje w organizmie, jest to definicja według słownika języka polskiego, o tyle tkanka niejednorodna swoją budową nieco odbiega od tej definicji. Stąd też rozróżnienie na tkanki jednorodne i niejednorodne. Tkanka przewodząca jest tkanką niejednorodną. W skład tkanki przewodzącej wchodzą łyko, czyli floem, oraz drewno, czyli ksylem. Drewno odpowiada za transport wody i soli mineralnych pobranych z gleby przez korzeń, natomiast łyko odpowiada za transport asymilatów, czyli produktów fotosyntezy. Ponieważ tkanka przewodząca jest tkanka niejednorodna, oznacza to, że będzie ona zbudowana z różnych rodzajów komórek, które wspólnie będą pełnić określoną funkcję. Tą funkcją jest transport asymilatów lub transport wody i soli mineralnych. Zatem w przypadku łyka będziemy wyróżniać kilka rodzajów komórek, które wspólnie będą brać udział pośredni lub bezpośredni w transporcie asymilatów. Bezpośrednio w transporcie biorą udział komórki sitowe i rurki sitowe. One przewodzą asymilaty. Natomiast dodatkowo w skład łyka wchodzą także włókna łykowe, które są elementami wzmacniającymi łyka i mają budowę zbliżoną do budowy włókien sklerenchymatycznych oraz miękkich łykowy, który jest elementem spichrzowym łyka i magazynuje substancje odżywcze. W transporcie asymilatów bezpośrednio biorą udział komórki sitowe i rurki sitowe. Komórki sitowe jest to pierwotniejsza forma łyka. Są to komórki żywe, tak jak wszystkie komórki łyka. Komórki sitowe mają wrzecionowaty kształt. Dodatkowo na całej powierzchni mają rozciane skupiska prostych jamek, tak zwane pola sitowe. Występuje jeden rodzaj pól sitowych. Jamki te, czyli pory, mają jednakową średnicę. Poszczególne komórki sitowe zachodzą na siebie zwężonymi końcami i przylegają ścianami bocznymi, tworząc podłużne pasma. Komórki sitowe stanowią charakterystyczny element łyka u paprotników i roślin nagonasiennych. Drugi rodzaj to rurki sitowe. Rurki sitowe to bardziej zaawansowana forma łyka. Występują one u okrytonasiennych. Rurki sitowe ułożone są jedna na drugiej. Sita, czyli pola sitowe, są ułożone poprzecznie pomiędzy poszczególnymi rurkami. Ich ułożenie przypomina rurki naczyniowe, o których będę mówić przy omawianiu budowy drewna. U dojrzałych komórek łyka na ogół zanika jądro komórkowe, a jego funkcję częściowo przejmuje jądro sąsiednich komórek przyrurkowych. Komórki przyrurkowe znajdujące się tutaj towarzyszą komórkom sitowym. Drewno, czyli ksylem. Drewno odpowiada za transport wody i soli mineralnych pobranych z gleby przez korzeń. Podobnie jak łyko, składa się ono z kilku rodzajów komórek. W bezpośrednim przewodzeniu wody i soli mineralnych biorą udział cewki, czyli tracheidy, i naczynia, czyli tracheje. Dodatkowo elementami drewna są także włókna drzewne, które są elementami wzmacniającymi drewna. Mają one budowę zbliżoną do budowy włókien sklerenchymatycznych oraz miękkicz drzewny, który jest elementem spichrzowym drewna i on magazynuje substancje odżywcze. Drewno jest zbudowane z martwych komórek. Odpowiada ono za transport wody i soli mineralnych pobranych z gleby przez korzeń. Transport ten odbywa się zawsze w jednym kierunku, czyli w górę rośliny. Drewno w wyjątkowych sytuacjach przewodzi substancje odżywcze z tkanek spichrzowych i pnia w kierunku rozwijających się pąków liści. Dzieje się tak u roślin wieloletnich wczesną wiosną, po okresie spoczynku zimowego, kiedy jeszcze nie mamy liści w pełni rozwiniętych. Cewki, czyli tracheidy, są ewolucyjnie starsze, zatem będą one występować u roślin mniej zaawansowanych. Natomiast naczynia, tracheje, są ewolucyjnie młodsze. Cewki występują u paprotników i nagonasiennych. Cewki, czyli tracheidy, mają wrzecionowaty kształt oraz liczne jamki o złożonej budowie, są to jamki lejkowate. Są one zbudowane z dwóch lejków odwróconych do siebie szerszymi stronami. Jamka lejkowata wygląda w ten sposób, gdzie mamy dwa lejki, które są odwrócone do siebie szerszymi stronami. Pomiędzy nimi znajduje się torus. Torus jest to krążek zawieszony na ściankach pierwotnych komórek. Pełni on funkcję zatyczki. Torus reguluje przepływ wody między cewkami. Przepływ wody następuje wzdłuż ciągu utworzonych cewek i odbywa się on z komórki do komórki właśnie przez jamki lejkowate, czyli nie przebiega on po linii prostej. Naczynia, czyli tracheje.
naczynia jest to bardziej zaawansowana forma drewna. Są to ustawione w pionowe szeregi komórki, u których zanikły ściany poprzeczne. Tworzą one rury, którymi przepływa woda. Ściany naczyń są wzmocnione np. pierścieniami spiralnymi i wtedy wyglądają jak typowa rura od odkurzacza. Człony naczyń to komórki martwe, pozbawione protoplastu. Dzięki temu przepływ wody i soli mineralnych przez komórkę nie jest zatrzymywany. W naczyniach obecne są zdrewniałe zgrubienia ściany komórkowej, dzięki czemu człony naczyń nie zapadają się i transport wody i soli mineralnych może się odbywać w sposób ciągły. Naczynia nie mają ścian poprzecznych oddzielających poszczególne człony. Dzięki temu transport wody i soli mineralnych zachodzi sprawniej. Naczynia, które są bardziej zaawansowane niż cewki, występują u roślin ewolucyjnie młodszych, czyli roślin okrytonasiennych. Rodzaje naczyń. Wyróżniamy cztery rodzaje naczyń. Są to naczynia pierścieniowate, czyli obrączkowe, naczynia spiralne, naczynia siatkowate oraz naczynia jamkowate. Naczynia pierścieniowate, inaczej obrączkowe, mają charakterystyczne zgrubienia w postaci oddzielnych pierścieni. Naczynia spiralne mają zgrubienia w postaci spiralnej wstęgi. Naczynia siatkowate mają charakterystyczne zgrubienia w postaci poprzecznych listw, które tworzą sieć. Natomiast naczynia jamkowate mają całkowicie zgrubiałą ścianę komórkową, natomiast wyjątkiem są miejsca, w których są jamki. Łyko i drewno nie są tkankami jednorodnymi. Oprócz cewek, naczyń, komórek sitowych i rurek sitowych występują dodatkowo włókna drzewne i łykowe o budowie zbliżonej do włókien sklerenchymatycznych, które pełnią funkcje wzmacniające, a ponadto komórki miękiszowe, miękisz drzewny i łykowy, które magazynują substancje odżywcze. Podsumowując, włókna drzewne i łykowe pełnią funkcje wzmacniające, natomiast komórki miękiszowe pełnią funkcje odżywcze. U roślin wykazujących wtórny przyrost na grubość występują dwa rodzaje tkanek przewodzących. Jest to tkanka przewodząca pierwotna, tworząca się bezpośrednio z merystemów wierzchołkowych oraz tkanka przewodząca wtórna, tworzona przez merystemy boczne, czyli kambium, nazywane miazgą. Łyko i drewno wtórne mają z reguły bardziej wyspecjalizowane i większe komórki, silniejsze zgrubienia ścian i więcej elementów wzmacniających w porównaniu z łykiem i drewnem pierwotnym. Czyli są bardziej rozbudowane, bo są tak jakby na stałe, czy one są po prostu na całe życie rośliny. Z tkanką przewodzącą powiązane jest takie zagadnienie jak siła ssąca liści. Czym jest siła ssąca liści? Roślinie łatwiej transportować jest wodę pod górę, bo parująca woda z liści tworzy podciśnienie wyciągające w górę następne porcje wody bez zużycia energii. Jest to bierny mechanizm transportu, czyli siła ssąca liści. Ponieważ w liściach na skutek parowania wody zaczyna tej wody brakować, to jej niedobór wciąga jakby wodę, która jest niżej i dzięki temu ta woda przemieszcza się w górę rośliny. Mechanizm transportu asymilatów, czyli produktów fotosyntezy. Podczas gdy siła ssąca liści jest biernym mechanizmem transportu wody przez roślinę, tak transport asymilatów wygląda zupełnie inaczej. Do transportu asymilatów potrzebna jest energia związań wysokoenergetycznych w ATP, ponieważ trzeba te asymilaty przepchnąć z komórki do komórki. Asymilaty są transportowane na zasadzie transportu aktywnego, czyli wymagającego dostarczenia energii. Lokalizacja drewna i łyka. Naczynia ksylemu, czyli drewna, są bardzo wytrzymałe. W korzeniach roślin wiązki przewodzące znajdują się po środku. To wzmacnia utwierdzenie rośliny w podłożu, utrudnia jej wyrywanie, a także chroni same elementy przewodzące. Tak jak widać tutaj na rycinie, czyli mamy wiązki przewodzące znajdujące się po środku, a najbliżej środka jest drewno. To położenie wzmacnia utwierdzenie rośliny w podłożu, utrudnia jej wyrwanie, a także chroni same elementy przewodzące. Łodyga roślin wykazuje odporność na zgniecenia i wygięcia. W łodygach roślin wiązki przewodzące sitowo-naczyniowe zlokalizowane są bliżej krawędzi. To widać dokładnie na tej rycinie. Takie ułożenie wiązek zapewnia roślinie wytrzymałość i giętkość. Pamiętaj, że w drewnie, czyli ksylemie, transport wody i soli mineralnych odbywa się tylko w jednym kierunku, czyli w górę rośliny. Natomiast w łyku, czyli floemie, transport asymilatów odbywa się w tym kierunku, w jakim są one aktualnie potrzebne. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Ci za uwagę. Zachęcam do subskrypcji tego kanału, wszystkich moich kanałów oraz przypominam o możliwości wsparcia finansowego. Polecam także inne nagrania z zakresu anatomii i fizjologii roślin. Linki do tych nagrań znajdują się w opisie pod filmem. Do usłyszenia.